nie zapomnimy. Wiele się teraz, szanowni państwo, głosów odzywa, żeby opozycja próbowała łagodnie potraktować te osoby, które odpowiadały za ostatnie 8 lat. Żeby w ramach pojednania, koncyliacji, ducha solidarności narodowej zapomnieć trochę o tym wszystkim, co było, patrzeć w przyszłość i nie mścić się, jak niektórzy piszą. To nie jest sprawa zemsty, proszę państwa. My nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o tych latach buty, chamstwa, arogancji. Nie możemy zapomnieć o tym, co naszym dzieciom zrobił pan Czarnek. Nie możemy zapomnieć o grabieży, która trwała na bardzo wielu poziomach. O okradaniu przedsiębiorców, o okradaniu szpitali, o tym, w jaki sposób wyprowadzano pieniądze publiczne. Nie możemy zapomnieć o obrazie, który pan Gliński kupił za 500 milionów złotych, a obraz jak wisiał w tym samym miejscu, tak wisi, a 500 milionów popłynęło na jakieś fundacje zagraniczne. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy 2 miliardy zmarnowali w elektrowni w Ostrołęce. Nie możemy zapomnieć o wyborach kopertowych. Panie Sasi, nie zapomnimy. Nie możemy zapomnieć o Funduszu Sprawiedliwości, który miał być przeznaczany na ofiary przestępstw, a był rozdawany na fundację kolesi. Dlaczego nie możemy zapomnieć? Ano dlatego, mówię o funduszu, że osoby, które były pokrzywdzone przestępstwami, tych pieniędzy nie dostały. My musimy pamiętać o tym w ich imieniu. One może nawet nie wiedzą, że zostały skrzywdzone przez kolegów pana Ziobry. My musimy pamiętać. Musimy stać się narodem pamięci. Przez lata żyliśmy razem z Żydami w jednym państwie. A Żydzi to naród pamięci. Oni pamiętają, co 3000 lat temu jedli na pustyni. Trochę nasze społeczeństwa się przeniknęły. Niektórzy mówią nawet, że Rzeczpospolita pierwsza stworzyła 5 narodów. Litwinów, Łotyszy, Polaków oczywiście, Rusinów i właśnie Żydów. W sensie współczesnym. Natomiast mówię o tej pamięci. Musimy się nauczyć tego, aby pamiętać. Nie wolno nam zapomnieć, proszę państwa. Nie wolno zapomnieć tych czasów. Nie wolno zapomnieć o Mikołaju, zaszczutym dziecku. Nie można zapomnieć o prezydencie Gdańska, którego zabił hejt Kurskiego. Nie możemy zapomnieć o tej plugawej TVP, która wylewała wiadra pomyj na przeciwników politycznych. Tylko dlatego, że nie zgadzali się z partią rządzącą. Nie możemy zapomnieć o kolaborantach, którzy pracując albo podszywając się pod opozycję, robili za pieniądze wszystko, żeby wzmacniać rządzących. Nie możemy zapomnieć o wyciętych lasach. Nie możemy zapomnieć o zmarłej Izie, o dziewczynie, której policjant złamał rękę, bo protestowała w sprawie, która się nie podobała rządzącym. Nie możemy zapomnieć o milionach dla ojca Rydzyka. Nie możemy zapomnieć o tym, w jaki sposób, jak potraktowano Kościół jako cerkiew, maszynkę do przyciągania głosów dla partii rządzącej. Nie możemy zapomnieć o tym, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, jaką parodię Najwyższego Sądu zrobił nam Kaczyński, wstawiając tam Pawłowicz, Piotrowskiego, Święczkowskiego i innych. I Przyłębską, kucharkę świetną. Nie możemy zapomnieć o tym, jak zniszczono Sąd Najwyższy.
w jaki sposób traktowano sędziów niezawisłych, w jaki sposób ich zastraszano, jak zniszczono prokuraturę. Nie możemy zapomnieć o tym, jak próbowano przejąć TVN i jak przejęto wiele mediów. Nie możemy zapomnieć, proszę Państwa, i musimy pamiętać, w którą stronę to wszystko szło. Myśmy 15 października tego roku zawrócili znad przepaści, absolutnej przepaści, a teraz niektórzy symetryści nam tłumaczą, no takie normalna zmiana w normalnych wyborach. To jest kłamstwo. To nie były normalne wybory. Przeciwko opozycji użyto setek milionów złotych naszych pieniędzy. Tak postępuje władza dyktatorska. Przejmuje władzę w wyniku demokratycznych wyborów, a następnie używa pieniędzy publicznych do zwalczania przeciwników. Używa prokuratury do zwalczania przeciwników, służb specjalnych do zwalczania przeciwników. Przecież to, co oni robili z Pegasusem, z używaniem prokuratury. Sam pamiętam, jak Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej ciągali do prokuratury jakimiś absurdalnymi smoleńskimi bredniami Macierewicza. To wszystko było używaniem narzędzi państwowych do zwalczania opozycji. Tak robią dyktatury. To, że myśmy cofnęli się z tej krawędzi przepaści, to wynik heroicznego oporu w sumie niewielu tysięcy osób. Na czele oczywiście z Tuskiem. To w pewien sposób, porównując relację sił i środków po stronie opozycja rządu, to jest cud, tak jak walka Dawida z Goliatem. Absolutnie wedle nawet wszystkich państw unijnych to nie miało prawo się zdarzyć, a się zdarzyło dzięki nam wszystkim. Dzięki niesamowitej mobilizacji społeczeństwa i dzięki temu, że Polacy jednak nie chcą dyktatury, nie chcą tego, żeby Polska była państwem autorytarnym. Pokazali to stojąc do trzeciej nad ranem w niektórych miejscach, aby zagłosować przeciwko Kaczyńskiemu. To był niesamowity zryw. Nie możemy go zmarnować. Ja swoją rolę, proszę Państwa, w przyszłym Sejmie widzę jako rolę strażnika pamięci. Bowiem ja o tym, że Kaczyński chciał wprowadzić dyktaturę, że PiS chciał się zamienić właściwie w partię władzy, taką instytucyjno-rewolucyjną partię, która rządziła w Meksyku 80 lat. Ja nie zapomnę nigdy. To mogę Państwu solennie obiecać. Więc będę w tym Sejmie strażnikiem pamięci. Nie wiem, co Donald Tusk mi powierzy do wykonywania w ramach klubu poselskiego. Ale tego będę pilnował i to będę robił. Nie będę, jak Państwo wiecie, posłem zawodowym, będę pracował w adwokaturze. Bardzo się stęskniłem za salą sądową. Więc z pewnością tego nie odpuszczę. Ale w Sejmie będę kolegom, koleżankom przypominał o tym, czym był PiS. I przypominał, że musimy ich rozliczyć do końca, do ostatniej złotówki. Do każdej decyzji sprawdzić, czy nie była wydawana na rzecz kolegów, rozliczyć. Każda sprawa, każde przestępstwo musi znaleźć swoje miejsce w sądzie. Bo oni próbowali tworzyć nomenklaturę, czyli zbudowaną przez partię rządzącą grupę tysięcy osób, beneficjentów ekonomicznych przejęcia władzy przez PiS, powiązanych z partią rządzącą więzami wspólnego uczestnictwa w grabieży narodu i państwa. To musi być rozliczone, bo jeśli tego nie zrobimy, to wrócą. Dżuma zawsze wraca, a PiS jest gorszy niż dżuma. Myśmy byli w sytuacji, proszę Państwa, przed 15 października kraju, który gdyby PiS-owi się udało, zamieniłby się właśnie w taki Meksyk. Przez lata rządzony przez skorumpowaną partię. Albo w Białoruś, czy Wenezuelę. To wcale niezależne od zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Partie tego typu mogłyby trwać przez dziesięciolecia. Nie zdajemy sobie sprawy
tego, jak wielki dzień był 15 października 2023 roku. Jakie to wielkie będzie miało znaczenie w przyszłości. Tak więc za tydzień Sejm. Myślę, że będzie to nowy rozdział w historii Polski. Rozdział przede wszystkim bardzo ważny dla przyszłych pokoleń. Bo to, jak rozliczymy ten zamach konstytucyjny, bo to był zamach. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to był pełzający zamach stanu. Tak należy również prawnie określić to, co robił Kaczyński ze swoimi kolegami. Jak rozliczymy ten zamach, od tego zależy, jak nasze następne pokolenia będą traktowały polską demokrację i Rzeczypospolitą Polską. Ja obiecywałem wielokrotnie pisowcom, że majestat Rzeczpospolitej ich wreszcie dopadnie. Już niedługo się przekonacie, koledzy, że młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale skutecznie. Jestem przekonany, że wszystkie te rzeczy oceni, osądzi niezawisły sąd na wniosek niezawisłych prokuratorów. I nie można zapomnieć o tym, że gdybyśmy przegrali tę walkę 15 października, to wszyscy bylibyśmy de facto niewolnikami w kraju rządzonym przez bandę podobną do tej, która obsiadła Polskę w 1945 roku. Różnego rodzaju karierowiczów, nieudaczników, którym bagnety sowieckie przyniosły szansę przejęcia władzy. Podobnie robił Kaczyński. Podobny mechanizm stosował. Podobnych ludzi szukał. Tych, którzy mieli największe pretensje do kolegów i życia, że im się nie udał awans, że szukał takich, którzy byli odrzuceni przez środowiska, bo byli po prostu niekompetentni na tych stawiach. I te wszystkie ich problemy, łącznie z nawet z tymi ustawami, które robili, żeby się zabetonować, a które są śmiesznie łatwe do ominięcia, jak ustawy o prokuraturze, te wszystkie ich problemy właśnie wynikały z tej niekompetencji. Postawili na ludzi słabych, no i myślę, że dlatego przegrali. Pamiętajcie Państwo, musimy pamiętać. Nigdy nie możemy zapomnieć. Ci wszyscy, którzy brali udział w tej walce, w tych wyborach, muszą być strażnikami pamięci. Musimy naszym dzieciom, naszym wnukom opowiadać o tym, bo to jest zagrożenie stale obecne w historii naszego kraju, że może grupa w oparciu o część na społeczeństwa dojść do władzy i zniszczyć kraj, doprowadzić do utraty niepodległości, doprowadzić do bycia takim pawiem narodów. Byłaś papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą, mówił poeta. To mógłby być nasz los, gdybyśmy się nie cofnęli z nad przepaści. To mógł być nasz koniec, jako również państwa. Wyjście z Unii, które planował Kaczyński, to oznaczałoby katastrofę kompletną. Na skraju wielkiej wojny z sąsiadem tak agresywnym. Udało się, ale musimy pamiętać. Nigdy nie wolno nam zapomnieć. Bardzo Państwa o tę pamięć proszę. I też komentujcie, starajcie się wpływać na tych, którzy czy z głupoty, czy z pieniędzy, czy też po prostu z jakiegoś takiego błędnego rozumowania ciągle nie rozumieją tego, jak wielkim byliśmy zagrożeni. Dziękuję Państwu uprzejmie. Jeszcze raz proszę, pamiętajcie.
Siu.